Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie taki filmik z rozkręcania takiego pistoletu do kleju na gorąco. Powiem wam, to jest wersja Bida Edition, że tak powiem. Kupiony kiedyś chyba w Castoramie, już nie wiem, mam go z 5 lat, może więcej. Minusem takiego pistoletu jest to, że długo się roztapia ten klej tutaj w tej całej jakby komorze. No i drugi minus jest taki, że jak go postawimy sobie i się klej już roztopi, to z tej dyszy nam leci na biurko bądź też inną powierzchnię, co tam sobie położycie. Ja w tym celu sobie zawsze kładę go na jakimś takim papierze i wtedy wszystko leci na papier, nie muszę dodatkowo coś tam czyścić i tak dalej, i tak dalej. Zasilanie 230 V, tak jak tutaj na naklejce jest napisane, 80 W. Testowałem z nim tylko te laski kleju o kolorze takim przezroczystym. One są białe, tak? Ale po rozgrzaniu, roztopieniu stają się przezroczyste. I powiem wam, że z chęcią bym testował jakieś inne kolory z takim pistoletem. Na przykład czarny, czerwony. No to już wtedy można nieraz podlać jakąś tam płytkę elektroniczną, na przykład gdzie jest laminat PCB koloru zielonego czy tam czarnego i lepiej to wtedy wygląda estetyczniej. Bądź też jakieś obudowy, tak, które mają też różne kolory. Dobra, żeby nie przeciągać, kładziemy go na stół. Zawijam rękawy i wykręcimy sobie śrubki, których jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem śrubek. Do tego celu użyję, nie będę się tym męczył, tylko wezmę sobie tą wkrętareczkę małą. Także lecimy. Przydałaby się tutaj jakaś taka malutka, poręczna, boszowska wkrętarka. No, będę musiał kiedyś kupić, jak żydzę i żydzę, żeby ją kupić. A przydaje się bardzo takie narzędzie w domu. Chociaż to też daje rady, jak na tani bajer. Sprawda, nie ma tutaj żadnej latareczki, żeby sobie przyświecić. Ale jest spoko. No i widzicie, ile czasu zaoszczędziłem? Teoretycznie bym wykręcał. Może już bym był przy trzeciej śrubce, przy dobrych lotach, takim zwykłym śrubokrętem. Dobra, teraz najpierw co zrobię, to sobie wyciągnę to, tą podstawkę taką. Dobra, powiedzmy, tylko teraz z której strony go otwierać, tak się patrzę. Ups, śrubki lecą. Dobra, otworzymy go od tej strony, co były śrubki. Będzie bardziej logicznie. Tu jeszcze klej trzyma. Ups. No nie myślę. Obracam drugą stronę obudowy i mi wszystkie śrubki wypadają. Słuchajcie, no więc tak to jest zrobione. To jest zabezpieczenie, żeby ten kabel nie wypadł. Ja się zastanawiam, dlaczego mi nie chce tylko to wyjść. Przecież to powinno wyjść bez problemu. Ok, wyszło. Słuchajcie, co my tu mamy? Zaraz wam pokażę z bliska, jak to wygląda. Dwa cienkie kabelki idą do głównej grzałki. Tu mamy ten cały mechanizm, który napędza, wkłada tą laskę do środka. No malutkie to jest, patrzcie. Ja pokażę wam z bliska. O, to jest nawet na takim czymś, na takiej szynie. Zobaczcie sobie z bliska. Widzicie? To, co popycha tą laskę, jest tutaj na takiej jakby prowadnicy. Już zepsułem, już zepsułem. Dobra. Coś takiego. Tak to funkcjonuje. Tu jest taką jakby gumową opaską. Rurką, jak to nazwać, nie wiem dokładnie. Złapana ta cała jakby, powiedzmy,
może nie dysza, ale ten taki tutaj zbiorniczek, na którym się wszystko rozgrzewa. Zasada działania jest bardzo, bardzo prosta. 80 W, czyli słuchajcie, mamy od spodu tutaj taką grzałkę miniaturową, którą można by zastąpić większą na przykład i wtedy, czy większą, no to, trzeba by było już tutaj przerabiać obudowę, tak? No ale można by na przykład zastąpić ją mocniejszą grzałką albo z, jakby to powiedzieć, nie no, od lutownicy, od jakiejś kolby wrzucić tutaj jakąś 100-watową, powiedzmy. No to 20 W to także chyba dużo nie da. No ale coś mocniejszego zrobić, żeby szybciej się na przykład to rozgrzewało, nie? To był też fajny motyw. No, bardzo prosta konstrukcja. Jeszcze mamy tutaj na tej dyszy założony taki, nie wiem, silikonowy. To jest jakaś guma, pochodna gumy. Albo tworzywa jakiegoś, które jest odporne na tam powiedzmy, nie wiem, do 200 stopni czy więcej. I tutaj dyszy nie wymienimy, bo to jest jeden element cały, idzie od dotąd. Czyli generalnie na czym to polega? Zasada no jest prosta jak konstrukcja cepa. Popychamy laskę, która wchodzi do tego tutaj zbiorniczka. Pod wpływem temperatury to się wszystko topi, no i następuje ciśnienie, które wypycha przez tą tutaj dyszę tworzywo. Żeby zrobić dekompresję, musielibyśmy cofnąć to, tak jak w tryskiwarkach. Sprężyna, na której jest zamocowane to wszystko. No najbardziej trzeba będzie uważać przy składaniu tego. Postaram się wyciągnąć ten przycisk. Przycisk. Nie będę kombinował, bo jeszcze coś ułamie. Czyli to ma iść tutaj jakoś, to w ten sposób. No mówię, konstrukcja jest bardzo prosta, także powiedzmy, że dużo tutaj do pokazywania nie ma. No i teraz tylko ją złożę i na tym zakończymy filmik. No. Z ciekawości, mówię, filmik z ciekawości, jak wygląda w środku taka ta. Także jak ktoś jest ciekawy, to sobie też może zobaczyć bez problemu. Grzałka. Trzeba by patrzeć na AliExpressie, czy są jakieś takie małe, fajne, które mają większą moc. I wtedy można by odmienić ją. Szybciej by się rozgrzewała. Dobra, robimy pauzę, ja ją złożę i zakończymy na tym filmik. No słuchajcie, złożona, wielkiej tutaj filozofii nie było przy tym. Także prosta konstrukcja, najtańsza wersja pistoletu do kleju na gorąco. Są o wiele lepsze, generalnie są przeróbki na zasilanie z akumulatorów od wkrętarek. Taką przeróbkę robił takiej paszteciarki, w cudzysłowie teraz to mówię, kreator, tak? Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak wygląda przeróbka pistoletu do kleju na gorąco na zasilanie z akumulatorka od wkrętarki, to może sobie poszukać na jego kanale filmiku na ten temat. Także gościu ogarnął chyba dużo tematów z takimi elektronarzędziami. Także polecam, jak ktoś lubi takie rzeczy oglądać. No i co wam powiem? Nie, żeby przedłużać, 9 minut nagrywania. Także chyba zmieścimy się w 10 minutach. Już długo nie było jakiegoś filmiku, który by trwał mniej niż 10 minut. Możecie napisać w komentarzach, tak z ciekawości, jakie wy polecacie takie paszczeciarki do kleju. Sprawdzone, tanie w miarę, żeby naprawdę służyła dobrze, żeby nie ciekł ten klej tutaj z dyszy. No i co? I to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam.